Pierwsze kroki. Monotonny, cichy głos starego nauczyciela z trudem pokonywał dobiegające aż tu przez uchylone okno groźny szum rozbijających się gniewnych fal gnanych południowo-zachodnim wiatrem. Mała szkoła, w której wykładał sędziwy John Barrett. Stała nad samym urwiskiem kredowych skał, opadających stromo ku morzu. Nauczyciel skończył czytać. Uniósł zmęczony wzrok z księgi. W salce siedziało kilkunastu młodych chłopców. Pochylenie nad stołami pilnie zapisywali usłyszane przed chwilą słowa. Tylko jeden z nich szczupły, o żywych, bystrych oczach, oparty o wnękę okna, Spatrywał się w szumiące u stóp skały morze. Wielebny John Barrett westchnął. Tyle już razy złapał na karygodnej nieuwadze małego Francisa. Kilkakrotnie rozmawiał w tej sprawie z jego ojcem, szanowanym w okolicy pastorem Drake'em. Co prawda, pastor mógł mieć niewielki wpływ na swego syna, który był jednym z jego dwanaściorga dzieci. Opieki nad nimi nie ułatwiał fakt, że pełnił on obowiązki pastora w marynarce wojennej od czasów miłościwie panującej królowej Mary i rzadko bywał w domu. Trzynastoletni Francisz nie garnął się do książek. Jego żywa natura wyrywała się do przygód. Nikt tak jak on nie umiał żeglować na niewielkich łodziach rybackich. Nikt też nie znał tylu tajemnych pieczar w wapiennych wzgórzach najbliższej okolicy, które ponoć były kryjówkami licznych tu przemytników i włóczęgów niewiadomego pochodzenia. Stary nauczyciel z trzaskiem zamknął księgę. Na to hasło poderwali się siedzący uczniowie, jak stado młodych źrebaków, wypadli z ciasnej salki, by za chwilę gnać przez łąki do domów. Na ich czele biegł Francis. Po chwili skręcił jednak w dół ku morzu, gdzie oczekiwał go jego przyjaciel, znany w okolicy pod przezwiskiem Johnny Rybak. Żywa natura Francisa Drake'a nie pozwoliła mu długo pozostawać w ławie szkolnej. Już jako kilkunastoletni chłopak zaokrętował się na mały bark kupiecki, kursujący między Anglią, a Francją i Holandią. Szeroko otwartymi oczami chłonął młody Francis obrazy odwiedzanych portów i miast. Z niesłabnącą ciekawością słuchał w tawernach opowiadań starych wilków morskich, które odkrywały przed bujną wyobraźnią młodego chłopca pełen uroków i dziwów świat. W czasie tych wypraw nauczył się dość biegle władać francuskim. Znajomość tego języka bardzo mu się przydała kilka lat później – gdy stawiał pierwsze samodzielne kroki na pełnej sławy drodze. Wrażenia z tych pierwszych podróży jeszcze bardziej podnieciły umysł młodego marynarza. Pragnął widoków wciąż nowych miast i lądów, ciasno mu już było na wodach otaczających Anglię. A świat w tym okresie, dzięki takim właśnie śmiałym marzycielom i odważnym żeglarzom, rozszerzał się coraz bardziej. Zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej, sławny genueńczyk, szukając drogi do legendarnie bogatego Chipangu, odkrył nieznane wyspy i lądy po drugiej stronie Atlantyku. Na wieść o odkryciach Kolumba i płynących stąd zyskach dla korony hiszpańskiej, król portugalski, Manuel, Wysłał jednego ze swych najlepszych żeglarzy, Vasco da Gama, aby ten znalazł drogę do kraju korzeni, wonności i klejnotów, udając się w przeciwnym niż wyprawy hiszpańskie kierunku na wschód. Obie ówczesne potęgi morskie nie mogły wkrótce pomieścić się na świecie i dopiero bulla papieża Aleksandra VI podzieliła całą ziemię na dwie strefy wpływów hiszpańską, i portugalską. Inne kraje Europy musiały tymczasem z zazdrością przyglądać się potężnemu strumieniowi złota i srebra,